Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 9 listopada 2020 rok. Chciałem pokazać osy warozy przy krótkiej komórce. To jest roślina bardzo silna. O, niestety. Proszę Państwa. Ciężko będzie osy warozy pokazać. Proszę Państwa, w tym przypadku osy warozy po całym sezonie, po zużyciu jednej, drugiej tabletki, wygląda tak. A nie inaczej. Proszę Państwa, to jest rodzina bardzo mocna. To jest rodzina bardzo, bardzo mocna. Proszę Państwa, ja realizuję program krótkiej komórki. To jest rodzina bardzo mocna. No i niestety te warozy jest dość dużo. Ostatnio te pszczoły wydymione w 2019 roku w listopadzie, za rok czasu. No nie wiem, czy to jest spowodowane. Teraz już we wrześniu podpuściłem im uliczki na centymetr. Czy w ogóle to jest sens liczyć tą warozę? Ile tej warozy może być? No jak się do tego w ogóle dobrać? Zaraz to policzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 30, 31, 32, 33, 34, 39, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 67, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 6, 9, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 124, 127, 8, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 153. 153. 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. To jest chyba 190, 191, 192, 193, 4, 195, 196, 197, 198, 199, 200. 200. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dwadzieścia, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści, trzydzieści jeden, trzydzieści dwa, trzydzieści trzy, trzydzieści cztery, trzydzieści pięć, trzydzieści sześć, trzydzieści siedem, trzydzieści osiem, trzydzieści dziewięć, czterdzieści, cztery, czterdzieści pięć, czterdzieści osiem, pięćdziesiąt cztery, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 71, 73, 6, 77, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322. 323, 324, 325, 326, 327, 328, 328, 329, 330. No załóżmy, że jest tej warozy, proszę Państwa, 350 za cały sezon. To jak Państwo będziecie mieć ochotę, to sobie możecie przeliczyć. 350 waros za cały sezon, no to nie jest taki, proszę Państwa, nie wiadomo jaki duży wynik. No tu do podkarmiania boczne uliczki miały poszerzone te rodzina na centymetr i właśnie ta rodzina wybitnie mi zaczęła czerwić w bocznych uliczkach, w tych poszerzonych, i może to jest powodem, że taki stan warozy jest. A tu, proszę Państwa, w tym ulu 21 września tą rodzinę podkurzyłem pół tabletki. I na tą karteczkę pod wylotek wyszło 15 waros. W następnym dniu tą rodzinę podkurzyłem całą tabletką i dałem wkładkę pod pszczoły na dno ula i się okazało, że nie spadła ani jedna waroza. I tu stało się to, co mówił kolega pszczelarz z pasieki Sosna, że waroza z ula uciekła. No bo tu waroza z ula uciekła, spadła na tą karteczkę przed ul. Po użyciu, to jest silna rodzina, po użyciu jednej, drugiej tabletki Aprivavolu. Na drugi dzień całą tabletkę zużyłem, dałem dyktę na dno ula i nie spadła ani jedna waroza. Także ten zabieg 21 września, to jest nawet filmik na ten temat, mini teścik w pasiece z 21 września. Także nie jest mu stosować dużych dawek,
Aprivalu do leczenia rodziny. Wystarczy, proszę Państwa, ten Aprivalol w odpowiednich chłodnych dniach zastosować. Ten Aprivalol można zastosować w wyjątkowo chłodny porze roku. Także tak ja wczoraj poddymiałem, gdzie było 13 stopni, noc 5. Wiadomo, zrobisz to w godzinach południowych. Waroza, która spadnie, ona już nie jest w stanie się podnieść, bo skrzepnie na dennicy lub ucieknie i ucieknie do wylotka. Tu jest, proszę Państwa, następna rodzina. Proszę zobaczyć. Tu ten mini teścik, jak wychodzi. Co tu mam? Muszę tą płatkę wyjąć. Co tu wygląda? Dwie, trzy warozy. Trzy warozy. No to jest nieźle. Proszę Państwa, w tym ulu niestety też widzę trzy warozy. Chyba że nie dała rady wyjść, ale raczej wychodzi waroza. Proszę Państwa, w tym ulu. Też tu z wylotka spadło parę waros. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć waros. Raczej to jest miarodajne. A co tu słychać w tym ulu? No tu nie widzę żadnej warozy. Nie wiem dlaczego. Tak samo i w tym ulu nie ma warozy. Przypominam Państwu, że te wkładki na zewnątrz ula są wszystkie oliwione, zaoliwione. Tu też nie ma ani jednej warozy. 21 września tu była spalona cała tabletka. I tu 21 września było spalone pół tabletki i też nie ma żadnej warozy. Tu jest odkładzik. No w takim odkładzie to może jest ekstremalnie zimno w ulu i dość duża jest odległość między gniazdem a wylotkiem, około 15 cm. To ta waroza mogła nie dojść do dziurki wylotkowej. No proszę Państwa, no tu też może z jedna waroza leży. Proszę Państwa, warunkiem, żeby waroza uciekała do wylotka, do świeżego powietrza, musi być uszczelny. Jedyne dojście powietrza może być od wylotka. To wtedy mamy pewność, że waroza uciekła. Proszę Państwa, no tu też nie widać żadnej warozy. Jedna waroza. Ten ul był potraktowany jedną tabletką 21 września i tu spadło cztery warozy i teraz tu. To jest rodzina, której wyjątkowo się waroza trzyma jak po tej krótkiej komórce. Jestem troszkę ślepy. Pięć waros. Ta rodzina była robiona. Jest film, było 50 waros, czy tam ile. I tu. Proszę Państwa, tu w tym ulu ile jest tych waros? Raz, dwa. Dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu jest 10 waros, proszę Państwa, wyrzuconych przed wylotek. I tu na tej kupce jest, to jest wszystko, proszę Państwa, naoliwione. Raz, 2, 3, 4, 5,
6, 7 warot, 8, 8, 8. No niestety tu muszę to wyjąć. No jest też parę warot pod tym wylotkiem. Raz, dwa, trzy. Trzy warozy. Tu nie widzę warozy, ale tu dwa miesiące czerwiu nie było. O, tu jest jedna czerwiu. Teraz przechodzę do następnych uli. Proszę Państwa, tu pod tym odkładzikiem z matką zapasową nie ma ani jednej warozy. Jaki tu może być powód? Tu jest taki powód, proszę Państwa, że w tym ulu jest czerw. Widzą Państwo, tu jest zamoknięte, to znaczy, że jest czerw, a po drugie jest długa przestrzeń między gniazdem a wylotkiem, około 15 cm, że jest czerw, już to zaznaczyłem na ulu, że jest czerw. Tu będzie, tu trzeba będzie powtórzyć jeszcze podkurzanie. I teraz następna rodzina. Proszę Państwa, następna rodzina. O, tu pszczołka wyszła. Tu też nie ma warozy, no ale tu z tej rodziny, te rodziny łączyłem. Była taka sprawa, że jedna rodzina miała czerwień zasklepiony i w tym właśnie ulu te pszczoły czerw zasklepiły. W tym ulu pszczoły ten czerw zasklepiły. I co się okazuje? Najprawdopodobniej tą warozę wyjąłem, jaka była z tym czerwiem z ula. Tu jedna pszczółka wyszła z ula, niby pół tabletki amitrazy, a jednak pszczółki zatrute z ula wychodzą na drugi dzień. To nie jest ta amitraza taka obojętna, proszę popatrzeć. Ta pszczoła jest słaba. Chyba, że została uszkodzona dmuchiwaczem. Teraz następna rodzina. Co w tej rodzinie jest? Proszę Państwa, wylotek jest mokry. Znaczy, że tu jest czerw. Tu jest czerw. No raczej tu nie widać warozy w tym ulu. W tym ulu, proszę Państwa, chyba na wylotku jest jedna waroza. Nie, to nie jest waroza. No pod ulem, na tej dachówce, to raczej nie jest. Zobaczymy. I tu jest następna rodzina, proszę Państwa. O. I w tej rodzinie, proszę Państwa, tu się troszkę warozy posypało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście.